praktyce musi być co najmniej dwóch zawodników dysponujących skanerem i transmiterem. Tu się wzbudza, tam jest przechwytywany, jest przekazywany i pojazd po prostu odbiera tak, jakby to był właściciel pojazdu z kluczykiem. Obejrzyjmy to jeszcze raz. Człowiek, który podszedł w stronę drzwi lub okna sypialni, przedpokoju, posiada duży wzmacniacz antenowy. Ten człowiek szuka sygnału kluczyka, który najczęściej zostawiamy blisko drzwi. Ten człowiek ma drugi wzmacniacz, staje na rogu auta, w każdym rogu są anteny odbiorcze. Drugi złodziej pociąga za klamkę po to, by samochód zaczął upominać się o kluczyk właściciela. Powinien go znaleźć dopiero wtedy, kiedy ten jest blisko auta, ale tak zwana walizka świetnie obchodzi to zabezpieczenie.